Siema, siema, Tajtory, jako że dzisiaj mamy Wigilię, to czas na specjalny świąteczny odcinek, w którym zrobimy coś grubego. Mianowicie, jak pewnie wiecie, do sklepu wleciało mityczne super koło, które kosztuje 1850 gemów. Jest najdroższym kołem w Stumbleguysie, mamy tutaj same najlepsze skiny. I ja dzisiaj takie koło sobie otworzę, ale oprócz tego potwieramy też inne koła, jak na przykład to koło retro, więc oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić. W ogóle widzę, że w sklepie są do odebrania takie fajne rzeczy, jak na przykład animacja tetrisowa specjalna, więc chętnie ją przygarniam. Jest też darmowe 20 lasek cukrowych, więc czemu nie? A zanim przejdziemy do tych najważniejszych rzeczy w tym filmiku, proszę was szybciutko o zrobienie mi najlepszego prezentu na święta. Mordeczki. Jeśli możecie, zostawcie subika na moim kanale, wtedy będę przeszczęśliwy i naprawdę dacie mi dużo radości, więc każdy, kto może, teraz zostawia szybko subika. Ja oczywiście chciałem wam jeszcze szybciutko życzyć wesołych świąt, dużo uśmiechu na twarzy, żebyście te święta spędzili właśnie ze swoją rodzinką. I jako że są święta, to weźmiemy sobie jakiegoś świątecznego skina. No i ustawimy sobie Christmas Future, czyli tego ziomka, którego ostatnio udało się trafić. No dobra, więc zaczniemy sobie od turnieju Super Slide, który sobie zagram, wezmę w nim udział, bo uwielbiam po prostu te mapki. Mam nadzieję, że dojdę do finału, tam będzie ta najlepsza i później przejdziemy już do otwierania. No więc giereczka startuje, naprawdę Super Slide to są jedne z moich ulubionych mapek. Uwielbiam w ogóle, nawet w prawdziwym życiu, akwaparki, ale tak samo w Stumble te zjeżdżalnie wodne są kozackie. Zobaczymy, jak mój skinek się tutaj spisze. Okej, najważniejsza przeszkoda to jest ta pierwsza. Jak tutaj przejdziecie, to już później powinno być git, chyba że ktoś was zrzuci, to wtedy też nie jest fajnie. Ale jestem w czołowej 16, myślę, spokojnie, bo w pierwszej rundzie 16 osób wchodzi. A zanim tutaj zjadę na sam dół, jak możecie, zostawcie szybko łapeczkę w górę. Im dobijecie więcej łapek w górę pod tym filmikiem, to w kolejnych odcinkach z openingów będę wydawał więcej gemów, więc wszystko zależy od was. Dobijamy dużo łapeczek. Jakim cudem ja tu spadłem? No nie, jak przez to odpadnę w pierwszej rundzie, to będę bardzo zły, nie? Nie może tak być, boże, kolejne błędy. Ja chyba serio odpadnę w pierwszej rundzie. Zawsze tą mapkę przechodziłem bez problemu. Nigdy nie robiłem jakichś głupich błędów na niej, a teraz sami widzicie, co się dzieje. Ale na szczęście teraz troszkę przyspieszyłem. Całkiem nieźle mi teraz idzie, więc chyba i tak powinienem awansować, chociaż nie wiadomo. Ostatnie wolne miejsca, proszę, Tori, zrób to! Jest! Wbiłem jako 16, ale fart. No ale jak chcę się dostać do finału i zagrać na tej najlepszej zjeżdżalni wodnej, no to muszę zagrać trochę lepiej w półfinale, bo tak to już nie ma szans, że przejdę, jak zrobię tyle błędów. Więc lecimy od początku, wielkie skupienie. Dobra, udało mi się tu jakoś wskoczyć, nie najlepiej, ale przynajmniej nie spadłem od razu, więc szanse cały czas są. Nie dostałem też z żadnej emotki i chyba jakoś w top 8 mniej więcej jestem, mi się wydaje. Teraz tylko bezbłędnie przejść na sam dół i będzie pięknie. Oni wszyscy robią triki, ja wolę nie ryzykować z tymi trikami, bo nie jestem jakimś specjalistą w ich robieniu i mogę przez to niestety no spaść parę miejsc w dół, ale już trudno. Ważne, żebym nie spadł znowu do tego wira i żebym nie dobił w żadną przeszkodę. Okej, idzie całkiem nieźle, chociaż żebym był w tym top 8, naprawdę. Ja potrzebuję zagrać na tej nowej mapce z akwaparku. Jest, dobrze, wyprzedzamy jakiegoś dziada. Ale forma, nikt mnie tu nie przyblokował, no do samego końca praktycznie, ale dobra, jest, jest, jest. Mamy finał i to na trzecim miejscu, widzowie, let's go! No i właśnie na tą mapkę czekałem, to jest coś, na czym bardzo chciałem zagrać. No i fajnie, że mogę tutaj być, więc lecimy i spróbuję zrobić jeszcze wina, to już dopiero by było piękne, co? Okej, zdążyłem jakimś cudem tutaj przeskoczyć, tu już się nie udało. Aczkolwiek i tak dalej jestem wysoko, więc nie ma tragedii. Możemy jeszcze tutaj cały czas walczyć o zwycięstwo. Troszkę tracę, troszkę do nich tracę na początku, nie ma co ukrywać. Oni jeszcze mają piłki, to jest pay to win ewidentnie, nie? Ja niestety emotki piłki nie mam, ona jest bardzo dobra i strasznie się tutaj przydaje. Chociaż to był dosyć dobry skok w moim wykonaniu. Dobra, nie dowaliłem w nic, jest fajnie. Teraz tylko, żebym z bomby nie dostał, bo to byłby największy pech. Żyję dalej. Let's go, ale mnie przyspieszyło. Bomby tu są, boże, co się dzieje? Ej, fartem mi się jakoś udało przejść. Teraz tylko tutaj nie zrąbać. No i jeszcze wskoczyć na górę, tak? Nie. I przez to chyba nie wygram tej gierki, nie? Oj, no i teraz już głupie błędy, ktoś mnie wyprzedził. Nie no, gdybym tam wszedł do góry, myślę, że miałbym szansę na wina nawet, nie? A przez takie błędy to już najmniejszych szans nawet nie ma, ale i tak nie jest źle. No, plan minimum zrobiłem, czyli dojść do finału w turnieju, więc myślę, że nie ma co narzekać i przechodzimy już zaraz do otwierania. Ale oczywiście jeszcze walczę do samego końca. Może akurat moi rywale też popełnią wielkie błędy. W co raczej wątpię, bo zobaczcie, gdzie dopiero jestem. Już tu zaraz ktoś na pewno będzie na mecie. Nie ma szans, że ja z takim czasem zwyciężyłbym tutaj ten akwapark. Ta mapka jest długa, dlatego nas jeszcze nie skończyła. Aczkolwiek to ja myślę, że nie ma szans, żeby tutaj wygrać robiąc takie błędy. Tam ktoś już jest, no właśnie. Ale nie było źle. No więc przejdźmy sobie do sklepu i zróbmy to, na co czekaliśmy. No dobra, jeszcze mityczne super koło sobie chwilkę poczeka. Najpierw zacznijmy od koła retro. Tu jest też kilka skinów, które bardzo bym chciał. Między innymi Eryla 401. Tego giganta Fishera też chyba nie mam. Virtuela też nie mam. Pixel Gaia mam, Cyberpink mam. O, ale ten mityk jest kozacki, chciałbym go bardzo. Jest tu kilka takich skinów, których nie mam, powiem wam szczerze,
Więc mam nadzieję, że dostanę któregoś, którego właśnie nie mam. Trzymajcie za mnie kciuki, my sobie lecimy. Koło retro poszło, ktoś nie zostawił suba, szybciutko subskrybujcie po więcej odcinków ze Stumble Guysa. Naprawdę warto, a my dostajemy mityka. Stój, stój, nie, nie na nim stój. Ale nie miałem go, dziwo. Metal Alien to jest skin, którego nie miałem, więc chociaż taki plus. Aczkolwiek, no, wolałbym jednak tego mityka, co nie? Ale tak jak mówię, nie ma co narzekać, bo jest to skin, którego nie miałem, więc zawsze coś i zostało teraz nam tylko otworzyć mityczne super koło. Więc jeszcze szybka jedna giereczka na tetrisowej mapce i po niej już przechodzimy na pewno do otworzenia tego. Tetris Stumble, ta mapka jest dosyć ciekawa, nie jestem jakimś ekspertem, jeśli chodzi o tą mapkę, ale w ogóle jestem jakąś małą postacią, zmniejszyli te skiny na tej mapie. Zawsze jak gramy w Stumble, to jesteśmy więksi, nieważne na jakiej mapce gramy, nie? A tutaj ten skin jest taki malutki. Dobra, żebym nie odpadł w pierwszej rundzie i będzie spoko, chociaż jest ciężko, bo zobaczcie, co tu się dzieje, a tu jest wielka nawalanka. Halo, ja nie ogarniam, nie! Żyj! Nie, no naprawdę w pierwszej rundzie odpadłem? To są jakieś żarty, widzowie, w tym momencie. Nie wierzę w to, co ja zrobiłem najgorszego. No ale wstyd, dobra, mniejsza o to, przynajmniej szybciej otworzymy sobie to, na co czekacie, czyli to najdroższe koło. Co mam do odebrania? Jakieś punkciki, to mi się zbytnio chyba nie przyda, ale odbierzmy sobie zawsze coś. Zawsze można to sobie odebrać, no dawać mi szybciej, bo nie mam czasu. W karnecie jeszcze coś jest do odebrania? A, losowa skórka, tak na rozgrzewkę możemy ją sobie otworzyć, no i po niej wydaje 1850 gemów. Dużo, bardzo dużo. I jak ja tam dostanę jakiś duplikat skina, to będę strasznie zły. Muszę dostać jakiegoś skina najlepiej fajnego, którego nie mam. I wtedy będzie spoko, a jak tam nie będzie nic, co by mnie zaciekawiło, to naprawdę będzie tragedia. Zang byłby naprawdę spoko dropem, Gasimus tak samo, Gołcik też, Twistera też bym się ucieszył, Hot Trash tak samo, Orbita mam, więc nie, tego Ufolutka chyba nie mam, Golden Senseia też chyba, chociaż nie, może mogę go mieć, ale reszta to są skiny, które mam, takie podstawowe, więc oby mi nie dropły te podstawowe. Dobra, poszło, ja już nie zamulam, po prostu polecieliśmy z najdroższym kołem w Stumble Guysie i co ja w nim dostanę? Proszę, dajcie mi coś dobrego, nie! To są jakieś żarty, Dynamitron, matko bosko. Najgorzej wydane 1850 gemów. Sorry widzowie, ale jestem wkurzony. Straciłem właśnie w tym momencie 1850 gemów, dostałem duplikat skina, który mi się, no nie, że nie podoba, bo on jest fajny, ale już go trafiałem chyba z 5 razy w tym stumblu, no. A dla tych, co oglądają do końca, mam jeszcze mocną informację. Jest jeszcze jeden dodatkowy, darmowy prezent na święta od twórców Stumble Guysa, o którym mogliście nie wiedzieć. Trzeba wejść na oficjalny sklep Stumble Guysa, czyli stumbleguysstore.com. No i generalnie tutaj mamy, jak widzicie, taką ofertę, gdzie mamy odbierz za darmo. 30 gemów i 30 Stumble Coinsów totalnie za free. I to jeszcze będzie trwało przez 18 godzin mniej więcej, jak wy ten odcinek oglądacie. Więc koniecznie to sobie szybko obczajcie. Wpisujecie tutaj swój nick najpierw, gdy go wpiszecie, no to klikacie odbierz za darmo i już na wasze konto takie coś wleci. Więc fajna opcja, szkoda by było tego nie zgarnąć. Jest tutaj też dużo innych takich fajnych pakietów, na przykład z tymi laskami cukrowymi, tylko za 6 zł. Ja może do kolejnego odcinka sobie coś doładuję, ale to się jeszcze zastanowię. No i na koniec tego filmiku jeszcze raz chciałem wam życzyć wesołych świąt, dużo uśmiechu na twarzy, żebyście spędzili właśnie ten dzisiejszy dzionek, jutrzejszy i pojutrzejszy, czyli do pierwszy i drugi dzień świąt, właśnie z uśmiechem na twarzy, fajnej rodzinnej atmosferce i życzę wam też fajnych prezentów. Do zobaczenia, widzowie, pozdro.